W tym zadaniu mamy dane następujące wyrażenie liczbowe, które składa się z kilku potęg, a my musimy uprościć to wyrażenie i obliczyć, ile jest równa ta liczba. Żeby to zrobić, to najłatwiej będzie zamienić sobie te potęgi na potęgi o możliwie najmniejszej podstawie. Wtedy dużo łatwiej wykonuje się działania na potęgach i łatwo się skraca takie potęgi, w szczególności jeśli one występują w ułamku. No to przystąpmy do dzieła. Tej pierwszej potęgi już nie możemy bardziej uprościć. Piątka to jest liczba pierwsza, na mniejszą potęgę tej potęgi zamienić się nie da, czyli tu przepisujemy bez zmian. 5 w potędze 12 razy, ale dziewiątka już nie jest liczbą pierwszą. Możemy dziewiątkę zapisać prościej jako 3 w potędze drugiej, no i całość bez zmian, tak jak było w podanym przykładzie, podnosimy do potęgi piątej, podzielić i w mianowniku 15, podstawa tej naszej potęgi z mianownika, również nie jest liczbą pierwszą. 15 możemy zapisać jako iloczyn liczb 3 razy 5. Oczywiście bierzemy ten iloczyn w nawias i podnosimy tak jak było do potęgi dziesiątej. To się równa, upraszczamy dalej. 5 do 12 przepisujemy bez zmian razy 3 podniesione do potęgi drugiej, do potęgi piątej. W takiej sytuacji możemy pomnożyć wykładniki. 2 razy 5 to jest 10, czyli otrzymujemy 3 w potędze dziesiątej, podzielić, a w mianowniku rozbijemy sobie to wyrażenie, które mamy w nawiasie podniesione do potęgi dziesiątej na iloczyn dwóch potęg w potędze dziesiątej, 3 do dziesiątej razy 5 do dziesiątej. No i w ten oto sposób zamieniliśmy sobie te potęgi o dużych podstawach na prostsze potęgi o mniejszych podstawach i dzięki temu teraz możemy łatwo skrócić to wyrażenie liczbowe. Widzimy, że 3 do dziesiątej w całości nam się skraca z licznika i z mianownika, zostają jedynki i zostaje po prostu 5 w potędze 12 podzielić na 5 w potędze dziesiątej. To są potęgi o takich samych podstawach, czyli możemy je podzielić i w rezultacie otrzymamy jedną potęgę o podstawie 5 i różnicy wykładników. 12 minus 10... 12 minus 10 to daje po prostu 5 w potędze drugiej, czyli 5 do drugiej to jest po prostu 25. No i tyle jest równa odpowiedź do naszego zadania, czyli zaznaczamy odpowiedź A.